Jestem szczerze zaszczycony, że mogłem odsłonić tablicę poświęconą dowódcom oddziałów partyzanckich działających w tych lasach, lasach dawnej rozległej Puszczy Sandomierskiej. Nazywamy ich żołnierzami wyklętymi, wyklętymi przez władze komunistyczne, starające się zawładnąć bez reszty polskim narodem. Wyklętymi, gdyż nawet po śmierci dokładano wielkich starań, by ukryć ich mogiły. Dla nas nie są wyklęci. Działają w drugiej konspiracji. Śledziliśmy ich akcje, podziwialiśmy odwagę, brawurę i determinację walki do końca. Walki prowadzonej w osamotnieniu, która stawała się nieuchronnie przegraną i beznadziejną. Ale walka taka nie jest całkowicie bez sensu. Jest przykładem, jakie ofiary warto ponosić dla wolności i niezawisłości. Pamięć o nich niech będzie natchnieniem dla przyszłych pokoleń Polaków.